Cześć, co tam? Z tej strony Xflix dla serwisu Intel i Poker. Tym razem będę robił coś kompletnie innego od tego, co robiłem w poprzednich odcinkach. Pokażę Wam interesujące, a zarazem zabawne rozdania, które wybrałem z mojej osobistej bazy danych. I tematem tej serii będzie moje 5 najlepszych nieudanych prób blefu. Myślę, że zobaczycie jakieś interesujące sytuacje, gdzie próbowałem wyblefować kogoś z rozdania. Czasami nawet próbowałem to robić, wykonując wielkie blefy na ternie czy na riverze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta seria. Jestem na małej, ciemnej z walet 10 suited. Zobaczmy, co się stanie. Wszyscy do cutoffa pasują, który otwiera za 4 ciemne i ja postanawiam 3-betować z moim walet 10 suited. Przejmuję inicjatywę, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy bardziej deep i to, że nie mam pozycji, to bardzo podoba mi się ten 3-bet z rozsądną grywalną ręką jak walet 10 suited. Mój przeciwnik postanawia sprawdzić. Na flopie mamy 6-5-8 z dwoma kierami i postanowiłem wykonać continuation bet, z którego nie jestem zadowolony, patrząc teraz na to rozdanie. Po prostu nie jest to świetna struktura stołu, żeby wykonywać continuation bet. Jak widzicie, na ternie piątka paruje stół i postanowiłem przestać blefować. Mój przeciwnik nagle również poczekał na ternie, co mnie trochę zaintrygowało. I przy tym asie na riverze pomyślałem sobie: skoro poczekał na ternie, to nie może mieć za silnej ręki i ponieważ ja poczekałem na ternie, to może wyglądać to na dwie overkarty, jak i mogę spokojnie reprezentować tego asa na riverze. Więc patrząc teraz na to rozdanie, to w zasadzie podoba mi się mój zakład na riverze. Starałem się zgarnąć tę pulę, reprezentując asa. Mogę go bardzo dobrze reprezentować dzięki temu, jak cały czas się zachowywałem. A przynajmniej tak mi się wydawało. Mój przeciwnik ma jednak inny pogląd na tę sprawę i wysuwa do mnie all-in. Oczywiście nie mogę sprawdzić z walet high i pasuje. On pokazuje 6-9 suited, czyli środkową parę, którą postanowił zamienić w blef. I tutaj mnie ograł, ponieważ nawet jeśli naprawdę miałbym asa, to będzie to i tak ciężkie sprawdzenie, gdy wysunął do mnie all-in na tym riverze. Mógł tutaj grać slowplay z jakimś fullem, streetem czy z czymś takim i byłbym w trudnym położeniu, nawet jeśli miałbym as król, as dama czy as walet, mając tylko jedną parę za więcej niż 100 ciemnych na riverze, czy nawet 200 ciemnych na riverze. No więc była to jedna z tych interesujących sytuacji, gdzie chciałem spróbować zablefować i mi się to nie udało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku zobaczymy kolejne rozdanie, więc oczekujcie kolejnych części.